W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego. Witam w czwartek, 6 kwietnia, szczególny dzień, Wielki Czwartek. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale. Po ustaniu potopu Bóg powiedział: dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Natomiast Ewangelista Łukasz w 22 rozdziale takie słowa zapisał. Jezus, wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. No właśnie, dzisiaj przeżywamy Wielki Czwartek. W liturgii Kościoła jest to dzień pamiątki ustanowienia Wieczerzy Pańskiej Komunii Świętej Eucharystii. Ostatnia Wieczerza Paschalna Jezusa Chrystusa z uczniami swoim rytuałem należała do liturgii żydowskiego święta Paschy. Cały lud izraelski obchodził w tym dniu ucztę paschalną, największe żydowskie święto rodzinne, dające się być może co do uroku, co do nastroju porównać z naszą Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. Pascha obchodzona była na pamiątkę cudownego ocalenia z niewoli egipskiej, a właściwie na pamiątkę tego, że anioł śmierci jako ostatnia, 10. plaga ominął Izraelitów, gdyż progi ich domów pomazane zostały uprzednio krwią baranka. Ta krew baranka uchroniła wtedy Izraelitów od śmierci wszystkich pierworodnych. Dlatego święto Paschy obchodzono radośnie, z wielką pieczołowitością i z wielkim namaszczeniem. Jednak dla nas owa ostatnia wieczerza paschalna Jezusa ma nieco inny wymiar. Nie tylko wprowadza nas w samo centrum cierpienia i śmierci Jezusa, jakim jest krzyż, do którego przybito Jezusa Wielki Piątek, ale otwiera drogę do w pełni chrześcijańskiego pojmowania społeczności z Bogiem i zbawienia darowanego nam w Chrystusie. Wielki Czwartek obchodzimy na pamiątkę ustanowienia przez naszego Zbawiciela Wieczerzy Pańskiej, sakramentu ciała i krwi Jezusa Chrystusa, tajemnicy żywej społeczności z ucieleśnionym Synem Bożym. Żydzi w czasie Wieczerzy Paschalnej spożywali baranka paschalnego na pamiątkę wybawienia z niewoli egipskiej. Jezus zaś, jako Baranek Boży, który wziął na siebie grzechy świata, ustanowił pamiątkę swojej śmierci i wybawienia ludzkości z niewoli grzechu i zła. Niezwykle uroczysta była to chwila, gdy Jezus po zakończeniu starotestamentowej wieczerzy paschalnej wziął chleb, wziął wino i podając swoim uczniom w podniosłych słowach ustanowił nową ucztę. Ucztę nowotestamentową. Było to uroczyste stwierdzenie zbawiającej śmierci Jezusa Chrystusa. Jak niegdyś
Lud izraelski w Egipcie spożywał w domach baranka, a krwią jego kropił od drzwia, ażeby śmierć nie wchodziła do domów. Tak lud Boży Nowego Testamentu, a więc my wszyscy, spożywamy ciało i krew Jezusa Chrystusa jako nowotestamentowego baranka dla zbawienia od wiecznego potępienia, zbawienia od wiecznej śmierci. W wieczerzy paschalnej jest również ustanowiona nowa społeczność wierzących z Chrystusem, który nie tylko daje chleb i wino, ale także pod postacią daje swoje ciało i krew. Jednocześnie wieczerza pańska stanowi najdoskonalszą społeczność pomiędzy wierzącymi, w której ustają wszystkie różnice, wszystkie spory i wszyscy są braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Dlatego wieczerza pańska nazywana jest także komunią, to znaczy społecznością. I właśnie tej komunii, tej społeczności życzę wam, życzę nam wszystkim, nie tylko na ten dzisiejszy poranek, na ten dzień, ale także na nadchodzące święta, na nadchodzące świąteczne dni, ale także na każdy kolejny dzień, na każde kolejne tygodnie czy lata. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść wam Boże.